Jezu, zobacz, mi się kąt zaciął. Jezus, patrzcie duchy! Niemożliwe! Co tu się dzieje? Dzisiaj urządzimy sobie zabawę w tor przeszkód. 5 rund, 5 graczy. Kto uzbiera najwięcej punktów, wygrywa skina. Zapraszam. Ciao. Czemu Ramus? Bo ku... Nie mogłem piknąć tam Kencha i nie mogłem piknąć tam Tirusa! Kapten, dlaczego Zak? To jest bardzo elastyczna. Elastyczna strategia. W sumie jumpem możesz sporo zrobić. Jungle is fun. O nie, widzę co zrobiłeś. No co? Ej jego. Jak zostaniesz damage, to się stopujesz jak ci się... No to za daleko nie polecisz. Dobra, Bezu, czemu tam Kench? Benu, żoł ulta, zobaczysz. Przotro, czemu Shen? Boriver Shen. Jeszcze jedno, ten odcinek był nagrywany na raty, także w części rund Bezu i Jungle is fun będą reprezentowani przez swoich zamienników. W pierwszej rundzie gracze mieli za zadanie przedrzeć się jak najdalej przez tor przeszkód zaspamiony grzybami Teemo. Szao, zaczynasz? Gotowy? Jak najbardziej. Start. Zawahał się. Nie da rady. Przotro, gotowy? Gotowy. 3, 4, start. Dłuższy. Ja byłem dalej. Dobra. Bezu, gotowy? Nie. Start. Oj! Kapten, ready? Ja muszę założyć swoje cichobiegi. Start! Chłop! Wychodzi na prowadzenie! Jest pierwszy. Jest w tym samym miejscu, co ja. Pyku, mam sprawdzić? Tak. Ciao, debilu, wybiałem o długość gluta. Ej, właśnie, bo jego glut wystrzelił. Wow, zen. Dobra, ostatnia jest osoba. Się. Uwaga, oj. Start! O nie, to będzie najsmutniejsze. Ale poleciał, o kurde, 102 metry. Rekord skoczni. W drugiej rundzie gracze mieli zadanie pokonać tor przeszkód, niszcząc jak najmniejszą liczbę grzybów i mogli wesprzeć się pomocą jednej osoby z drużyny przeciwnej. Kto będzie twoim pomagaczem? No Taros. O Boże, nie, to był bardzo zły pomysł. Prawo dół, prawo dół. Dajesz. Nie mów mi dwóch naraz, tylko pierw w prawo i potem kiedy stopnąć. Teraz masz dwie drogi. Albo lekko górą, albo lekko dołem. Wybieraj. Okej. Jeden. I grzywy mi się kończą. Trzy. Leź do końca, leź do końca. Dobra, cztery. I udało mu się. I w sam raz jak się grzywy kończyły. Ja, może to była taktyka, proszę poczekać 5 minut. Ja oby, co chcesz, żeby Tom sterował? Dobra, nami chodź. Idź do górnej strony krzaka. Jeszcze troszkę w dół. Jeden. W prawo. Trzech, stu. Dwa. O Jezu. Trochę w prawo. Góra. Prawo. Cztery. Już blisko, bardzo blisko. Jest! Czyli cztery. Kogo wybierasz jako twojego pomocnika? Maćku, buś. O, dobra. Ja cię poprowadzę. Idziesz do góry troszkę. Jeszcze kawałek. I w prawo. Dobra, jeszcze kawałek. Dobra, stop. Dobra, jeden. Idziesz, idziesz, idziesz. Dobra, i teraz w prawo. Dobra, dwa. Dobra, teraz w dół. Za daleko. Nie wiem, co za debil to ustawił. Dobra, dajesz. Jedziemy, jedziemy. No, jeszcze trochę. Mam nadzieję, że nie zahaczysz o to. Ej, nie zahaczysz. Dobra, jeszcze trochę. Dobra, jeszcze trochę. Aż tak maciupeńkiem. Dobrze, zajebiście, jesteś między trzema grzybami. Teraz musisz iść w dół rzeki. O kurde, dobra, nie, grzyby się kończą. To możesz iść przed siebie teraz. To nie! Ja, już się grzyby kończyły. Dosłownie jakbyś nie skręcił, to byś miał trzy. Dobra, kogo wybierasz jako swojego sternika? To dawaj, Choda, jeszcze raz. Dobrze, poszło ci poprzednio, więc... Tak, najgorszy wynik. Ale dobra, niech będzie. To jak tak stoisz, idziesz prosto przed siebie. Możemy spróbować przez takie miejsce, gdzie są dwa grzyby, albo po prostu w jednego i iść dalej. A mogę flashnąć? No może też radę. Zajebiście! Dobra, w dół. Dwa, tak blisko. Co ten szał? Dobra, idź wzdłuż rzeki. Miało, śmiało, tu nic nie ma. Aż do ostatnich wardów nic nie ma. Dobra, i teraz kliknij po prostu, żeby szedł w dół twojego ekranu. I uderzysz jednego grzyba, ale już wyjdziesz. Zajebongo. Dwa. To było dobre, kurde. Jest synergia. I kto ma tobą sterować? Chodź, Daddy. Słuchaj, do drugiego warda masz pusto. Tak, tak, tak. Lecisz w dół w stronę Dragon Pita. No. Na prawo trochę.
A ty gruby jesteś, Jezus Chrystus. No właśnie, Jezus. To może być problem. Pójdź do ściany. I teraz trzymaj się ściany. Leć, 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 leć. Idź dalej, idź do góry. No, w dół rzeki. Dajesz, dajesz, jeszcze. Stop, idziesz w stronę Honeyfruta. Na prawo i w dół rzeki. No niestety, w dół rzeki. Co? Widzisz mnie czy nie? Leć prosto na mnie. Jak zahaczy tym brzuchalem. Pięć! W trzeciej rundzie gracze mieli zadanie jak najszybsze zabicie swojej postaci w ringu. Drużyna przeciwna przygotowała dla nich kilka pułapek, które gracze musieli znaleźć. Zaczynasz. Start. Dziewięć sekund. Chociaż zrobimy takie snipiki tutaj. Start. Znalazł nas! O nie! Dobra, 11. O nie, Szao, co? Ej, to teraz kaptyn. Idź na fontannę się. Jesteś gotowy? No. Prosto w grzyba! Dobry jest! Dziesięć sekund. Start. Co? Nie! Oh, yeah. I skończyło się! Gdzie są grzyby? 15 sekund. To jest splażonełne. To było dobre. W czwartej rundzie gracze mieli zadanie pokonać tor przeszkód w jak najszybszym czasie. Gotowy? Tak. Start. Ruszył. Ty? Może mu się uda? Ty, jest! 11 sekund! Przeżył chłop. Start. O, z ghostem. A! Zaatakował! Najgorzej. 12 sekund. Gotowy? No. Start. Ale dostał trapę! Aaa, dobra! Dobra, Jungle is fun. Gotowy? Tak. Start. Taka dobra strategia. Dobrze ci poszło. Ej, co teraz nagle zaczęły ten tak na Ci, którzy przeszli, mieli IQ i szli przy ścianie. To zrobi! W finałowej rundzie gracze mieli odbyć wyścig od górnej do dolnej alei. Wszyscy mieli wystartować w tym samym czasie, natomiast na ich drodze miało stać jakieś pierdyliard pułapek. Teraz jedziemy z tymi trapkami naprawdę ostro, ale to będzie droga przez udrękę. Zanim jednak przejdziemy do finału, przejdźmy do podsumowania aktualnych wyników. Póki co wygrywa Shao z 10 punktami, za nim jest Wszotro 8 punktów i Captain z 5 punktami. Na dole tabeli są Jungle is Fun z 2 punktami i Bezu bez punktów. Dobra, S, wygrałem! Czemu wygrałeś? Bo sprawdziłem sobie, jak daleko z ulta mogę skoczyć. No raz możesz użyć, nie? Ta, ale spontanny wyleciałem poza bazę. Dobra, jesteście gotowi? No to start. Poszli! Jezu, aż mi się kąt zaciął! Jezus! Co tu się dzieje? Ty! Szao tego nie przeżyje! O nie, teraz czekasz, mu wyczyszczą drogę! Co tu się dzieje? Wybuchy, ej! Kapitan jest na pierwszym miejscu! Jezus! Tutaj już jest ciężko, jest ich coraz więcej jakby co. Na drugim miejscu jest tam Kench! Czy tam Kench coś wygra? Niemożliwe! Jest kapitan! Kto pierwszy będzie walkowie? Dobra! Pierwszy Wszotro, drugi kapitan, trzeci, tam Kench, to czwarty! Szało nie żyje. Aha, no tak! Kaprys szybko walkowy! No nie mogę! Jeszcze kanałek, dasz radę! LOL, nie zdążył! Jezus Maria, co za runda finałowa. No i proszę Państwa, Skina wygrał.
Przotro. Zagrałem jak p***a, czekałem z tyłu, aż ci wszyscy będą biegali w takie grzyby. I w pewnym momencie, jak zobaczyłem, że kapten jest tuż przed metą, to go po prostu sultowałem. Ej! Co? Ja tego nie widziałem nawet, ale zajebisty! Nie skomentuję. Jak teraz? Teraz słyszę jakieś anime w tle od ciebie. To jak anime? To disco polo leci. A to przepraszam! To wszystko, subujcie.